pewnie lubią. Oczywiście załoga się zmniejszyła przez ten okres wieloletni, przez te 50 lat. No, inne technologie są, inne zarządzania są, natomiast w dalszym ciągu jest to 500 ludzi. Przypomnę, że ta elektrownia, która tam na zapleczu powstaje, gazowo-parowa, zatrudni, w porywach 50, może 60 osób. Tu jest 500. Ja nie sądzę, żeby akurat nawet te 60 osób z tej elektrowni zostały zatrudnione, bo z tego co wiem, 20 osób głównie na kierowniczych stanowiskach jest obsadzonych, niekoniecznie przez energetyków i specjalistów z tej tutejszej elektrowni. Więc pewnie jakaś grupa 30, w porywach 40 ludzi znajdzie tutaj zatrudnienie. Co zresztą? Czy przewidziano odprawy, czy przewidziano emerytury pomostowe. Cokolwiek przemyślano, co z tymi ludźmi, czy ktoś już przekwalifikuje, jak je wykorzysta. I ostatnia sprawa, co z majątkiem. To nie jest majątek, który jest porównywalny z innymi obiektami w rynku, które gdzieś tam straciły swoje prawo do bytności. To jest majątek wielomilionowy. Nie sądzę, żeby rząd, za pośrednictwem oczywiście swojej agendy, czyli przedsiębiorstwa prokapita energetyczna, górnictwo i energetyka konwencjonalna, zwołało jakieś pospolite ruszenie złomiarzy, którzy tą elektrownię rozbiorą, bo to się nie uda, to jest niemożliwe. Co tam ma stanąć? Jakie mają być propozycje? Czy ten majątek da się wykorzystać? To jest wiele pytań, na które ani ja, ani podejrzewam mieszkańcy Rybnika, ani mieszkańcy regionu nie znają odpowiedzi. Musimy pamiętać, że ten 300-metrowy koniec to nie tylko symbol Rybnika. To symbol naszej tutaj ziemi, Rybnicko-Jastrzębsko-Raciborskiej. Ja często podróżowałem kiedyś samolotem, jeździłem do Brukseli i pierwszym obiektem, jak zobaczyłem samolotu, zawsze były kominy elektrowni. Zresztą widać je z Gliwic, widać je z Jastrzębia, widać je z Czech, widać je z pobliskiego Kędzierzyna-Koźla. Te kominy to jest nasz symbol. No, już tu pojawiają się głosy, że nie można tego zebrać, bo tam są anteny mediów, które będą stały, które nadają dzisiaj i obejmują zasięgiem naszych tutaj mieszkańców, ale biorąc pod uwagę jakieś takie dziwne kombinacje naszych rządzących, a zwłaszcza brak komunikacji ze społeczeństwem, obawiam się, że również Państwo stracicie zasięg. Panie Karolu, proszę teraz o to, żeby radni zabrali głos, jakie są ich plany. Państwa ta interpelacja liczy jednak bardzo 18 dokładnie pytań. My Państwu ją dostarczymy, żeby był jakiś materiał. Ja liczę, że w terminie przewidzianym ustawami pan premier odpowie w ciągu 3 tygodni na te pytania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, sytuacja jest rzeczywiście niepokojąca. Przypomnijmy sekwencję wydarzeń, bo ja z kolei w związku z tym, że jestem radnym, jednocześnie wiele lat związany z górnictwem, chciałbym przypomnieć i nawiązać do sekwencji wydarzeń od września 2020 roku, kiedy to porozumienie strony społecznej i ówczesnego Ministerstwa Aktywów Państwowych wskazywało funkcjonowanie górnictwa, poszczególnych kopalń i jednocześnie wskazywało w swoich zapisach w tym porozumieniu funkcjonowanie elektrowni Rybnik do 2030 roku z założeniem, że w 2029 roku zostanie przeprowadzona analiza możliwości dalszego funkcjonowania elektrowni Rybnik, tak jak pan poseł powiedział, do 2035 roku. Więc ten temat był wyjaśniony, uzgodniony i właściciel, czyli przedstawiciele Skarbu Państwa, jasno, klarownie określili daty funkcjonowania. Na bazie tego porozumienia w 2021 roku powstała umowa społeczna. Ta umowa społeczna, która jednocześnie uwzględniając funkcjonowanie elektrowni, nie tylko elektrowni, ale innych elektrowni również w naszym kraju, pozwoliła przygotować umowę społeczną o funkcjonowaniu i transformacji górnictwa węgla kamiennego z uwzględnieniem tej daty 2049. I przypomnę, że 2049 to są daty, które dotyczą przede wszystkim kopalń naszych rybnickich, Jankowice i Fałowice. Drodzy Państwo, wygaszenie tej elektrowni w 2025 roku, obawiam się, że skoro nie dotrzymamy tych zapisów z tego porozumienia z 2020 roku, to mam ogromne obawy, że ta graniczna data 2049 może również nie być dotrzymana, która wynika z umowy społecznej.
Drodzy Państwo, tak jak Pan Profesor powiedział, 500-500 pracowników pracuje na elektrowni w tej chwili. Ale to są pracownicy PGE, GiEK, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Oprócz tego z firm dodatkowo zatrudnionych jest tutaj kolejnych bodajże chyba blisko 1000 osób, czyli to już 1200. To da już znaczną liczbę pracowników, ponad 1500 osób. I jeśli do tego przyjmiemy, że w otoczeniu biznesowym, w tym całym krwioobiegu ekonomicznym wokół elektrowni Rybnik i w tych wszystkich kooperujących firmach, to są kolejne miejsca pracy. Do tego dołóżmy górnictwo i wiemy, że wcześniejsze wygaszenie górnictwa, a miejsce pracy w górnictwie jedno, to jest cztery kolejne miejsca pracy w otoczeniu biznesowym. Boję się rzeczywiście o to, jakim miastem Rybnik się stanie w takiej sytuacji, jeżeli tak drastycznie zaczniemy przyspieszać procesy wygaszania górnictwa, wcześniej oczywiście energetyki konwencjonalnej opartej na węglu kamiennym, a w konsekwencji może to spowodować przyspieszenie likwidacji górnictwa. Więc musimy podjąć stosowne kroki. My jako radni Prawa i Sprawiedliwości ponad podziałami wystosowaliśmy interpelację, zarówno radny niezależny, tutaj wiceprzewodniczący Rady Miasta Karol Szymura i jako przewodniczący szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, wystosowaliśmy interpelację do pana prezydenta nawołującą do inicjatywy, żeby wszyscy radni wystosowali apel do rządu Rzeczypospolitej Polskiej, do prezesa Rady Ministrów, jak również do stosownych ministerstw, w których kompetencji są decyzje dotyczące energetyki i elektrowni Rybnik, żebyśmy taki apel wszyscy ponad podziałami, wszyscy radni uchwalili w najbliższej sesji. Mam nadzieję i z tego co wiem, pozostali radni przyłączą się do tego apelu i takowa uchwała zostanie przygotowana. Nie wiem, czy ona zostanie przygotowana z inicjatywy pana prezydenta i radnych koalicji sprzyjającej, czy radnych opozycyjnych, nas, radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy byliśmy autorami tej interpelacji. Więc drodzy Państwo, mam nadzieję, że tutaj ponad podziałami wszyscy będziemy zabiegać o to, żeby ta elektrownia funkcjonowała do 2030 roku dla dobra Rybnika, gospodarczego rozwoju naszego miasta, pracowników i mieszkańców tutejszej dzielnicy, przede wszystkim pod kątem ogrzewania. Dziękuję bardzo. Ja bym poprosił jeszcze pana Andrzeja Wojaczka, nestora tutaj naszej rybnickiej rady, bo on przez wiele kadencji pełnił tę funkcję, jest również górnikiem, był również związkowcem, o kilka słów na ten temat, jakie to może mieć konsekwencje nie tylko dla mieszkańców Rybnika, ale chociażby dla tych, którzy dzisiaj w dalszym ciągu związani są z polskim górnictwem. Dziękuję panie ministrze. Szanowni państwo, ja nie tylko jako były mieszkaniec tutaj dzielnicy. Ja obserwowałem, jak ta elektrownia powstawała, jak się ją budowało. I jest to niewyobrażalne dla mnie, że po jakichś tam latach, 50 latach, jeszcze doczekam tego, żeby to zlikwidowano, co jest dla nas tak cenne. Jako mieszkaniec Rybnika, jako radny niezależny, jako były górnik, jako związkowiec do dnia dzisiejszego Solidarności Kopalni w Pałowicy, nie wyobrażam sobie, aby ta elektrownia w najbliższych miesiącach, latach zniknęła. Nie możemy na to pozwolić, dlatego podpisałem się i podpisuję się wspólnie z moimi kolegami radnymi, licząc na to, że wszyscy radni w najbliższy czwartek poprzemy to, aby nie pozwolić sobie na degradację tego, co tu mamy tak cennego w Rybniku. Zresztą panowie wszyscy widzicie, wiecie, co się tutaj dzieje, jak tutaj wygląda. Zniknięcie tego właśnie obiektu, tej elektrowni, nieposzanowanie tych pracowników, którym jestem związany, rodzina tutaj moja pracowała, jeszcze nawet pracują, aby to znikło. Dlatego myślę, że wszystko zrobimy dzięki wam, że to opublikujecie, że do ludzi to dojdzie i wspólnie z nami zrobimy wszystko, aby uratować ten zakład. Dziękuję bardzo. Nie, jeszcze chciałbym, żeby pan radny Lazar powiedział dwa słowa, bo to jest w zasadzie radny z tej okolicy. Elektrownia zawsze miała wpływ na okolicę, bo to zbiornik, elektrownia zawsze miała wpływ na później. Kiedyś to była tylko osiedle mglista, jak ja pamiętam jeszcze z dawnych czasów, jakie to ma konsekwencje dla innych mieszkańców. Dzień dobry państwu. No, 40 lat temu wybudowałem niedaleko sobie domek. No i chciałbym, żeby ta elektrownia przynajmniej do 2030 roku pracowała, a ten rejon to szczególnie mi jest bliski, dlatego że spotykam się od 1994 roku
tutaj z tymi ludźmi, bo w 1994 roku już byłem spoza Rady w Radzie Miasta, w komisjach Rady Miasta. Dlatego mi bardzo zależy, żeby dalej tym ludziom się tutaj dobrze żyło. I ja poświęcam każdy dzień, przynajmniej ileś tam czasu, o ten rejon walczę i muszę powiedzieć też, że jestem bardzo związany ze zbiornikiem, bo 51 lat jestem w zarządzie rejonowym w Opru, dlatego mi tutaj szczególnie o ten teren chodzi, a o przyrodę również. I powiem tak, że jeśli chodzi o moich kolegów, dużo tu już powiedzieli, ale chciałbym, żeby wszyscy jednogłośnie w całej Radzie za tym byli, żeby ta elektrownia istniała dalej. Dziękuję. Tak jest. Szanowni Państwo, ja tylko dodam od siebie tyle, że jeżeli ktoś by chciał śledzić tą interpelację, to jest to interpelacja numer 4993. Ale dodam też jeszcze jedną kwestię, którą nie poruszono. To znaczy, jest dużo elektrowni węglowych w Polsce, a zamykamy akurat tą. Ciekawe dlaczego. Z czego to wynika? Dalej nie znamy tej odpowiedzi. I wydaje mi się, że jeżeli przyjeżdża jakiś prezes z Bełchatowa i mówi do swojego dyrektora, zamykamy kopalnię w 2025 roku, to elektrownię w 2025 roku, a nie spotyka się w ogóle z pracownikami tej elektrowni, to jest to po prostu niepoważne i ten człowiek nie powinien zasiadać w zarządzie tej spółki, ponieważ nie wie, czym są sprawy ludzkie, nie potrafi rozmawiać ze swoją przecież załogą. U nas na Śląsku powiedzielibyśmy, że to jest taki czeski film, że w zasadzie nie wiadomo, o co chodzi. Ktoś powiedział, rzucił jakieś hasło, teraz nie wiemy, o co chodzi. Mono nas robi za błozna. Tak nie nasi, co się miejmy nadzieję, że nas robią za błozna i że tej elektrowni nie zamkną tak szybko i że przedłużą tą elektrownię, no bo przecież chodzi tu o setki osób, które no mają załóżmy po 50 parę lat i teraz wyobraźmy sobie, że ktoś ma 55, może 60 lat i ma się teraz przebranżowić. Ja nie wyobrażam sobie tego, może dlatego, że jestem za młody, ale z tego co wiem, jeden rok, nie wiem, czy będę w stanie się teraz przebranżowić na zupełnie inny zawód, a zwłaszcza jeżeli ktoś ma 60 lat. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że te wszystkie działania, które podejmiemy, czyli interpelacja Pana Posła, wzywamy też innych posłów do tej interwencji u swojego Pana Premiera, nasza interwencja radnych, ze wszystkich klubów apel do Premiera, do Prezesa Rady Ministrów, ale także działania związkowców i załogi przyczynią się do tego, że będzie ta elektrownia istniała jeszcze przez kilka lat, bo wiemy, że ona będzie musiała zostać zamknięta. Ale nikt poważny nie działa w ten sposób, że mówi, że zamykamy zakład, który ma obrót miliardowy w jednym roku. To jest po prostu niepoważne, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakład spółki Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o zakład miliardów Skarbu Państwa. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, no to zachęcam oczywiście do tego.